Witam serdecznie. Za chwilę rozpoczniemy trzecią kolejkę Ligi Yoma 5 Senior, w której to szczególnie przyglądać będziemy się spotkaniu Jaguara Gdańsk Senior oraz Czarnych Pruszcz Gdański, w barwach których występują niemal wyłącznie rodzice dzieci trenujących w obu tych akademiach. Obie te drużyny początek rozgrywek miały dość trudny. Obie przegrały swoje dwa pierwsze spotkania, ale obie też liczą, że dzisiejszy mecz będzie przełomowy i rozpocznie pasmo kolejnych zwycięstw. Faworytem tego spotkania jest znacznie bardziej doświadczona drużyna Czarnych Pruszcz Gdański, ale Jaguary liczą na to, że po dzisiejszym dniu sprawią swoim sympatykom miłą niespodziankę. W takim razie przenosimy się już do studia meczowego, aby sprawdzić, co do powiedzenia mają kapitanowie obu zespołów. Wiesław Włodarczyk z Czarnych Pruszcz Gdański jest już z nami. Cześć, Wiesiu. Wiesiu, w zimowej edycji graliście doskonale. Przez większość sezonu prowadziliście. Ostatecznie zajęliście drugie miejsce. Jednak, jakby nie patrzeć, to był dla Was najlepszy wynik. Powiedz mi, takie osiągnięcie to jest sukces czy porażka? Jak rozpatrujecie ten wynik? Każde zwycięstwo to jest sukces. No, nie jesteśmy tutaj zawodowcami. Mamy już trochę więcej lat niż myślę, że gro tutaj panów piłkarzy, którzy przychodzi, także każde zwycięstwo, no i drugie miejsce to jest sukces, także w ogóle nie ma o czym mówić. No. A przed tym sezonem postawiliście sobie jakiś cel? Bardziej zastawialiśmy się na fajną zabawę, na to, żeby gdzieś tam przejść sobie, pokopać tą piłkę. To, że to było drugie miejsce, to był niezamierzony efekt, także tutaj nie było celu jakiegoś tam. Staramy się wyjść na boisko, wygrywać w każdym spotkaniu i dać siebie ile możemy. Ale miłe zaskoczenie te drugie. Jasne. Dobra, powiedz mi, ten sezon nie rozpoczął się dla Was optymalnie. Najpierw minimalna porażka ze Spartą, później jednak mimo wszystko z dużą, młodszą drużyną MWP Nieruchomości. Mhm. Dzisiaj spotkanie z Jaguarem i jak Wasze nastawienie przed tym meczem? No tak jak mówiłem wcześniej, przed każdym jest takie samo. No gdzieś tam z tymi nieruchomościami nie daliśmy rady, to już na ten temat rozmawialiśmy. Tak. I jakby, nie wiem, spadek drużyny, czy tam brak awansu drużyny do pierwszej ligi. Myślę, że to nawet nie byliśmy w stanie nawiązać jakiejś tam rywalizacji. No. No, widać po wyniku, że gdzieś tam chłopaki byli bardziej wybiegani. A dzisiejszy mecz z Jaguarem, no, mam nadzieję, że prezes Jadanowski, tak jak mówił, że się spotkamy na boisku, będzie i gdzieś tam będziemy sobie kopać piłkę fajnie. Będzie, już zapowiadał swoją obecność, także też na niego czekamy. Też za chwileczkę nas odwiedzi. Powiedz mi tak, przejrzałem Twoje statystyki, pogrzebałem sobie troszeczkę w statystykach i zauważyłem, że nie strzeliłeś bramek w dwóch kolejnych spotkaniach. Naprawdę musiałem długo szukać, bo ostatni raz taka sytuacja miała miejsce, wiesz kiedy? Tylko raz i to było 9 maja 2021 roku, czyli niemal rok temu. Wtedy nie trafiłeś akurat w meczu z Kowalami i Feyenoordem. Aha. Jak się odnajdziesz w tej niecodziennej jednak mimo wszystko sytuacji? Bo jesteś przyzwyczajony do strzelania wielu bramek. Tak, no ale tak jak mówiłem, nie daliśmy rady nawiązać. No strzelał bramki mój synek młody, gdzieś tam, nie wiem, ze 3 czy 4 strzelił w tym drugim meczu. Ale to myślę, że bardziej młodość, szybkość i tak dalej. Ja gdzieś tam no, przy tych obrońcach nie dawałem rady i tutaj nie ma co się oszukiwać. A nie prowadziłem takich statystyk, nawet nie wiedziałem, że gdzieś tam takie coś gdzieś tam się powtarzało. Ale na przykład nie ma w tych meczu gdzieś tam wpisanych i w jednym i drugim jakiś tam asyst moich, także nie będę już się gdzieś tam upominał. Ale tu mówimy o bramkach. Nie, bramek chyba nie było na pewno, także... No. No właśnie, ale wspomniałeś tutaj rolę swojego syna, który z kolei ten sezon no, naprawdę może zaliczyć początek tego sezonu do bardzo udanych. 2 mecze, 7 bramek, w ostatnim meczu też 4 trafienia. Powiedz mi, czy my jesteśmy świadkami takiej zmiany pokoleniowej? Czy w tym momencie ona się dzieje na naszych oczach? Nie wiem. Myślę, że tam młody no, przychodzi gdzieś tam wspomóc sobie starszego ojca, polatać sobie gdzieś tam w to niedzielne popołudnie i tutaj jakby nie ma zamysłu. No, jeżeli gdzieś tam mu wchodzi na nogę, ma strzelać, takie ma gdzieś tam zadania i ma się ścigać. No, po to ma 17 lat, a nie 50, żeby sobie gdzieś tam polatać na tym boisku. Ale tacie, łatwo będzie oddać tą pałeczkę dla syna najlepszego strzelca zespołu. Bardzo chętnie, jasne. To będę grał pod niego wszystko. No dobra, to na zakończenie zabawmy się w takim razie w typera. Jaki będzie wynik dzisiejszego spotkania i ile bramek strzeli Michał Włodarczyk, czyli twój syn? Młody strzeli bramek 5, ja strzelę 3 i wygramy 10-8.
No dobra, zweryfikujemy to za godzinę. Oczywiście żartuję, ale fajnie by było. No. Tego Ci oczywiście i Michałowi życzymy. To tyle. Moim i Państwa gościem był Wiesław Wodarczyk z drużyny Czarnych Pruszcz Gdańskich. Dzięki, Wiesiu. Dzięki. A w naszym studiu jest już Jarosław Kuźniarski z Jaguara Gdańsk Senior. Cześć, Jarek. Tam. Jarek, kapitan, kierownik, trener, zawodnik. Jaką funkcję pełnisz w zespole? Kapitan, trener. I to na tyle. Tak, w celu wyjaśnienia, jesteśmy po pierwszej połowie spotkania i widzimy, że tutaj tlenu troszeczkę tak, Jarkowi tlenu, tak potrzeba. Właśnie chciałem dopytać o tą Twoją funkcję, ponieważ słyszałem, że została Ci powierzona rola przygotowania tutaj rodziców do tych rozgrywek. Byłeś zaskoczony tą propozycją? Byłem zaskoczony trochę, ale staram się pełnić rolę trenera jak najlepiej i staram się to w 100%. Żeby to w 100% wszystko funkcjonowało. Dotychczas prowadziłeś tylko dzieci. Jest tak. Różnica, powiedzmy, w prowadzeniu tutaj grupy amatorskiej jest dorosłych? Różnica. Jest różnica. Duża jest różnica. Łatwiej czy trudniej? Trudniej. Jest trudniej. No dobra, ale wiem, że oprócz właśnie niedziel, oprócz dzisiejszego grania spotykacie się również w tygodniu. Są to bardziej takie luźne gierki, czy jednak treningi? Treningi, później wchodzimy w gierkę. Mamy we wtorek trening 18.45, ale staram się zwiększyć jednostki, żebyśmy się zgrywali, żeby to wyglądało w meczach i żebyśmy w końcu te mecze wygrywali. Mówisz, że macie też treningi we wtorki 18.45. Rozumiem, że jakby nabory nie są zamknięte i cały czas przyjmujecie nowych kandydatów. Cały czas przyjmujemy kandydatów do zespołu i żeby było jak najwięcej tych kandydatów. No to tutaj oczywiście z tego miejsca zapraszamy tutaj dodatkowo rodziców z Jaguara. Jest trochę osób, myślę, że tam dużo osób jest też z potencjałem, ale dużo też jest takich, którzy chcą się po prostu pobawić tym grajem. No i właśnie słyszałem, że u Was frekwencja naprawdę Wam dopisuje. I co, na jesień to już dwa zespoły będą Jaguara? No, myślę, że się uda. Myślę, że uzbieramy tak, że będą dwie drużyny i mam taką też nadzieję. A jak oceniasz zaangażowanie swoich podopiecznych? Starają się, jest zaangażowanie w 100% w pełni. Myślę, że z dnia na dzień na treningach plus meczach właśnie Joma, myślę, że to się wszystko ułoży i będzie to drużyna przygotowana do wyższych celów. No właśnie, bo początek rozgrywek nie należał jednak do najłatwiejszych. Dosyć wysoko ulegliście w sumie w obu tych spotkaniach, jednak trzeba przyznać, że trafiliście w sumie na faworytów tych rozgrywek. Myślę, że już teraz będzie troszeczkę łatwiej Wam? Myślę, że z kolejnym meczem myślę, że to wszystko będzie się układało i myślę, że zdołamy ugrać 3 punkty w meczach. No, okej. Okay. A powiedz mi, dzisiaj właśnie jest spotkanie z Czarnymi, jesteśmy w jego trakcie. Myślisz, że od tego meczu to będzie pasmo zwycięstw, czy nie? Może być akurat na tym dzisiejszym meczu ciężko, ale w kolejnym meczu myślę, że to zdołamy zrobić. No dobra, to na zakończenie. Powiedz mi, jaki wynik tego spotkania typujesz? 6-4. Dla? Dla Jaguara. Dobra, to tyle. Moim i Państwa gościem był Jarek Kuźniarski, kapitan, trener, kierownik zespołu Jaguar Gdańsk Senior. Dzięki, Jarek. Dzięki. Środek już pytanie! Na długo!